z Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Pismo Święte, z którym zgadza się doświadczenie wieków, poucza rodzinę ludzką, że postęp ludzki, będący wielkim dobrodziejstwem dla człowieka, przywodzi jednak ze sobą niemałą pokusę, jeśli bowiem zburzy się hierarchię wartości, i pomiesza się dobro ze złem, poszczególni ludzie i ich grupy zwrócą uwagę na własne sprawy, a nie na sprawy innych. Na skutek tego świat już nie przedstawia pola prawdziwego braterstwa, skoro wzmożona potęga człowieka grozi zagładą samemu rodzajowi ludzkiemu. Jeśli więc ktoś pyta, jakim sposobem można pokonać tę słabość, chrześcijanie stwierdzają, że wszelkie przedsięwzięcia człowiecze, zagrożone co dzień przez pychę i nieuporządkowaną miłość własną, trzeba oczyszczać przez Krzyż Chrystusowy i jego zmartwychwstanie, oraz doprowadzać do doskonałości. Człowiek bowiem przez Chrystusa odkupiony i uczyniony w duchu świętym nowym stworzeniem, może i powinien miłować rzeczy same, jako stworzone przez Boga. Otrzymuje je bowiem od Boga i widzi je niejako spływające z ręki Bożej, dlatego je szanuje. Dziękując za nie Bogu dobroczyńcy i używając stworzeń oraz korzystając z nich w duchu ubóstwa oraz wolności, wprowadza siebie w prawdziwe posiadanie świata, niby nic nie mając, a wszystko posiadając. Wszystko bowiem jest Wasze, Wy zaś Chrystusowi. Chrystus zaś Boży. Słowo bowiem Boże, przez które wszystko się stało, samo stało się ciałem, i mieszkając na ziemi człowieczej, weszło w dzieje świata jako człowiek doskonały. Wzięło je w siebie i w sobie je streściło. Objawia nam ono, że Bóg jest miłością. A zarazem uczy, że prawem fundamentalnym doskonałości ludzkiej. A w następstwie tego i prawem przekształcenia świata, jest nowe przykazanie miłości. Tych więc, którzy wierzą miłości Bożej, upewnia, że droga miłości otwiera się dla wszystkich ludzi, oraz że nie jest daremny wysiłek skierowany ku przywróceniu powszechnego braterstwa. Zarazem upomina, żeby szukać tej miłości nie w samych tylko wielkich sprawach. Lecz również i to przede wszystkim w powszednich okolicznościach życia. Ponosząc śmierć za nas wszystkich grzeszników, uczy nas swoim przykładem, że trzeba także nieść krzyż, który ciało i świat nakładają na ramiona tym, którzy dążą do pokoju i sprawiedliwości. Chrystus przez swoje zmartwychwstanie ustanowiony Panem, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, już działa w sercach ludzkich mocą ducha swojego, nie tylko budząc pragnienia przyszłego wieku, lecz tym samym też ożywiając, oczyszczając i umacniając te szlachetne pragnienia, dzięki którym rodzina ludzka zabiega o uczynienie własnego życia bardziej ludzkim i o poddanie całej ziemi temu celowi. Różne zaś są dary ducha, gdyż jednych powołuje on, by dawali jawne świadectwo pragnienia nieba i zachowali je żywe w rodzinie ludzkiej, innych wzywa, by poświęcili się ziemskiej służbie ludziom, przygotowując tym swoim posługiwaniem tworzywo Królestwa Niebieskiego. Wyzwala jednak wszystkich, żeby wyrzekłszy się miłości własnej i wciągnąwszy wszystkie siły ziemskie dla życia ludzkiego. Nastawiali się na przyszłość, kiedy to ludzkość sama stanie się ofiarą Bogu miłą.